Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest God of War i niniejszym rozpoczynamy serię odcinków eksploracyjno-pobocznych. I na dzień dobry już widzę wichry Hel, które mogę sobie chyba stąd pożyczyć. Nie? To tu je muszę umieścić w takim razie, a skąd je mogę pożyczyć? Nie wiem, będziemy się rozglądać, bo to jest chyba ostatnia też... Ostatnia rzecz, która nam tutaj została. A tam coś jest, ale tam jest za daleko. No, tam jest za daleko. No i co? I co teraz? Tu stąd można by wziąć granat. Tak to nazwijmy. I zniszczyć tę... zniszczyć te pnącza. One chyba gdzieś tutaj były. O, tam też widzę miejscówkę, w której możemy... podziałać naszymi nowymi ostrzami. Dobra, dawaj, bierzemy to. O, dobra, Atreus biega za nami. Już się bałem, że gdzieś tam został. Gdzie to było? Tu. Dobra, pstryk. Jak się Atreusem strzelało w ten sposób. Dobrze, dobrze. Nie wiem, od czego zaczniemy. Może najpierw powykonujemy misje, które nam gdzieś tam wiszą, a potem udamy się po prostu na taki czysty eksplor. Zwiedzając i szukając rzeczy, które gdzieś tam ominęliśmy. Nie wiem jeszcze, jak to rozegrać do końca. Cały czas się jeszcze zastanawiam, czy nie przerzucić... nie przerzucić części tej eksploracji na jutrzejszego live'a. W sensie, jak wy to oglądacie, no to ja już jakąś decyzję podjąłem, ale jak nagrywam, to jeszcze nie. Dobra, to sobie tutaj spróbujemy rozbić. Proszę bardzo. Nie myślałem, że coś pokona zarośla Hel. Widziałeś? Dobra, no i co nam to dało? Aha, to jest miejscówka, w której Atreus wcześniej był i nam tam przeszedł na drugą stronę. Dobra, i stąd mogę sobie je zabrać? Też nie. Kurna. To wychodzi na to, że tylko stąd, ale... A tu jest bliżej. No, to tu już sięgnę, dobra. Nie? Też nie? Kurde, to skąd ja mam to wytrzasnąć? No dobra, nieważne. Mamy tutaj komnatę Odyna, więc tym się też spróbujemy zająć. Dobra. Nigdy nie pamiętam, jak to się robi. Oh yeah! Nie zeszło mi, ale... To ci nowość. Czy tu będzie Walkiria? Komnata 2 z 7, znaczy druga z 7. Ukryta komnata Odyna. Czy my tu spotkamy Walkirię? To... Nad tym się zastanawiam. Tak, to jest ta sama brama. To tam, na tamtej wyspie. Dobra, mamy tutaj coś? Nie. No to zaczniemy sobie od bardzo ciekawego pojedynku ten odcinek. Pytanie, czy dam radę? Bo to, że stamtąd nam jakoś tam poszło, to nie znaczy, że ze wszystkimi walczy się tak samo. Z tego, co zrozumiałem z komentarzy. No i no może nie być tak kolorowo. Nie pamiętam, która miała być najtrudniejsza. No ale cóż, zobaczymy. No chyba nie ta, nie? No to jest pierwsza praktycznie, na którą możemy się natknąć tak... Po prostu sobie eksploruj... Znaczy no nie, no nie pierwsza w sumie. Dla mnie pierwsza, bo tak akurat pokierowałem tym wszystkim. Dobra, no żyćku chyba mam, nie? Tak. To miało jakiekolwiek znaczenie, czy ja mam żyćku. No zobaczymy, a może się będzie walczyć z nią tak samo? Nie wiem, co my tu jeszcze znaleźliśmy ciekawego. Wytrawiony ornament cieni. Do Muspelheimu jeszcze trzeba udać. Kurde, no jest tyle jeszcze do zrobienia. Dobra, no ta już ma chyba nawet... O, czekajcie. Ta już ma chyba nawet inny kolor trochę. Co my tutaj mamy? No jakąś komnatę. Mogę zadąć wróg i ją osłabić na przykład, że z... Nagroda, że znalazłem takie miejsce? Chyba nie, co? Raczej nie tak kolorowo. Teraz się zastanawiam, czy przy tamtej Walkirii było coś takiego.
to można było zejść na dół i znaleźć jeszcze dwie skrzyneczki. 5000 sztuk srebra łącznie. Dobra, nie no. Wróg zadąć nie można. Mimir też nic nie wspomina, że można by sobie jakoś tę walkę ulepszyć, ułatwić. No dobra. Walkiria, trzeba jej pomóc. Nie śpiesz się tak. Let's go zatem. Czy jesteśmy gotowi na starcie z takim wrogiem? Nie wiem, Kratos. Ano, ja też, jeśli chcecie wiedzieć. Nie wiem, Kratos, jesteśmy, nie jesteśmy. Co będzie, to będzie. Kara! Kara to zaraz będzie dla mnie. O! No świetnie, nienawidzę przydupasów. Jak tu się walczyło? Dawaj, kruki. Coś tu może nam się uda podziałać. I ja jebę. No tamtą miałem... A ja nie mam kamienia wskrzeszenia jeszcze. Tamtą miałem solo, więc było... Nie ukrywam. Trochę prościej. Ja już umieram. To już by było na tyle. Dobra, może tym. Dobra, czy ktoś tu coś zostawił? Ktoś tu coś zostawił dla mnie? No jest tu jakiś mały kamyszek. Ale obskoczyłem, nie wierzę. Ała. Za późno zblokowałem. Dawaj. Zawsze coś. Dobra. Strzelaj tam. Ała. O, nie zblokowałem, nie udało się. Dobra. Jesteśmy tylko my. Dobra, nie wiem, czy mogę to zablokować, czy nie. No nie! Ja może spróbuję się skupić na niej? Nie skupiłem się na niej. O, no nie! No nie spodziewałem się przydupasów, no. Czekajcie, zrobimy inaczej. Weźmiemy sobie umiejętności. Nie. Broń i tutaj zmienimy na... co my tu mamy jeszcze? Pędzące dziki, jak to wygląda? No pędzą dziki. Patronus. Dziwnie działa. Gdzie jest największy dymycz? No, największy dymycz jest w stadzie kruków. I możemy to sobie jeszcze ulepszyć. Więc tak zróbmy. Ulepszmy to na maksa. Mistrz walki maksymalnie ulepszy runiczny atak i spróbujemy teraz. Dobra, ja już tu parę darmowych ciosów sobie wezmę. Zaczniemy już tu troszeczkę łomotać. Dobra, no i jesteśmy sami. O wiele szybciej nam to tutaj poszło. Tak, i zadupcymy. Dobra, teraz dawaj kruki, maksymalnie zupgrade'owane. No właśnie, nie widziałem jej. Okej. Dobra, dobra, spoko, spoko. A teraz szczylej. To jest nie do uniknięcia. Ała. Dobra. A masz? Kręciołka sobie zrobimy. Parę ciosów do tyłu. Dobrze. Ała. To ostatnio bardzo dobrze podziałało.
Raz, dwa, raz, dwa. Okej, okay. No, jakiś przypływ zdrowia mi wskoczył. Fajnie. Niegodziwość, powiadasz? Dobra, nie wiem, czy próbować się na niej jakoś skupiać? Trochę można, a trochę trzeba... No właśnie, trochę trzeba uważać. Ahahaha, dobra, koniec. Miniec zabawy. Złaź na dół. Dobrze, Atreus. Bardzo dobrze. Masz te kruki? Jeszcze nie, jeszcze się ładują. Dobra, to musimy chwilkę sobie poczekać. I tutaj kurna. Pozbierać kryształy. O, to na farcie wyszło. A, dobra, no nie widziałem, że to jest taki nie do uniknięcia. Dobra, o, dobra, dużo żyćku. Fajnie. Atreus, dawaj ich tam. Albo trochę ci pomogę. Rozmień strzały? Może to nam coś tutaj więcej da? Nie, na Walkirię to w ogóle nie działa. W sensie te... Hej, coś robią jeszcze chociaż. No nie! Okej, okej. O Jezus, nie wiem co zrobiłem właśnie, ale coś zrobiłem. Spróbujmy trochę się tak jeszcze pobawić może. O, dobrze, ładnie obszarowo poszło. O to chodzi. Za mną, dobra, dobra. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Spierdzielaj. I ty też spierdzielaj. Nie, to jej średnio robi. Dalej kruczyska. Na maksa ulepszone. Ależ tu się dzieje. Niesamowicie. Udało się? Nie. Dobra, dawaj go tam. Dobrze, teraz się udało. Znaczy nie wiem co zrobiłem, ale... ale się udało, coś jebło, więc... Ja tam uznaję, że się udało. O! No, naprawdę? Jeszcze? Dobra, dawaj dziada. Dawaj go, nic się tam... Nic się nie przejmuj. My ją tu spróbujemy jakoś posiekać. Dobrze. No kurde. Niestety domyślam się, że jest taka ewentualność. Dawaj go. Dobra, zawsze coś. Ono już ma mało żyćku, naprawdę. Wystarczy teraz się jakoś do niej tam dostać i na przykład zrobić w ten sposób. Już ją mamy. Już ją mamy, dobra. No taka chyba moja przypadłość, że Walkirie pójdą za drugim razem, prawda? Dobra, ej, 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 bo tu jeszcze chyba ci zostali, nie? A tu chcę kawkę pić. Nie, chyba zniknęli. Dziękuję za uwolnienie mnie z tej postaci. Jestem wam wielce wdzięczna. Co tu robiłaś? Ja... nie wiem. Umysł mnie zawodzi. Roxul af Valkyrs. To ostatnie, co pamiętam. Rozkaz 66. Valhalla czeka. Muszę wracać. Urwi mi łeb, kratom się. Nie no, hełmy tylko ściąga. Okej, okay, no dobra. Nie lubię.
to takiego? Rodzaj komnaty obrad ukrytej w Midgardzie. Walkirie potrzebowały miejsca do rozmów z dala od wścibskich oczu Odyna. Sądziły, że to dobra kryjówka, ale wszechojciec widzi wszystko, jak mówi przysłowie. Gdzie to jest? Nie tak daleko od drogi do Dłuta Tamura. Wejście jest na lewo od dwóch posągów wioślarzy. Jakoś zapomniałeś o tym wspomnieć. Nie sądziłem, że urządzimy sobie polowanie na walkirię. Dowiemy się tam czegoś o walkirii? Tak, jestem spontaniczny. Ta komnata była dla nich wyjątkowo ważna. Znajdziemy coś, bez dwóch zdań. O! Talizman. Wciśnij wywołuje zwichrowanie czasu, które spowalnia pobliskich wrogów. Ulepszenie tego przedmiotu wydłuża. No ja już mam to ulepszone na maksa. Potężny atak zadający obrażenia do ogłuszenia i odpychający wrogów. A ten jest jakiś... On już jest na poziomie 6. Dobra, ja go sobie zostawię, bo... Anusz Widelec może gdzieś mi się tam później przyda. Dobra, no żyćku mi nie jest raczej potrzebne, ale jak jest, to pozbieram. Stal ze zgardu, bla bla bla, wiadomo. I więcej stali ze zgardu, dobra. No, to zaczęliśmy z naprawdę wysokiego C. A teraz już na spokojnie poszukamy sobie... miejsca tam na górze, gdzie można wichry Hel sobie zwichrować i zobaczyć, co się tam właściwie wydarzy. Muszę jakąś ścieżkę tam znaleźć, kurde, bo znalazłem trzy miejsca, ale żadne z nich nie jest jakby głównym zasilaniem tego. Atreus nie ma strzał na wichry Hel, niestety. On jest w ogóle chyba maksymalnie ulepszony, więc no te kruki zrobiły potężną robotę. Już po tym maksymalnym ulepszeniu. Jestem ciekaw właśnie innych tych... innych run, jak one maksymalnie ulepszone zrobię. Może sobie na YouTubie zobaczę, jak to wygląda. No bo one mi się wydają spoko. Jest ich dużo, bo chyba tam zwiększyliśmy do 9 czy iluś tam. No i robią naprawdę spore zamieszanie na polu bitwy i ja widzę, że coś się dzieje, nie? Bo ten jeleń na przykład, no to on tak idzie, nie? Mam wrażenie, że jeśli przeciwnicy będą trochę bardziej rozproszeni, no to ten jeleń tak do końca nie zadziała, a kruki jednak są trochę samonaprowadzające, tak jak wilki zresztą. Więc to by miało trochę więcej sensu. Dziki też, dziki wydaje mi się, że to jest po prostu fala od Atreusa do przodu, więc też nie, na niewiele są w stanie się tam zdać. Dobra, gdzie my tu mamy jakieś kurna wicherki? Wicherki Helku. Ej, tam! Tylko musiałbym... No bo na to nie wlezę, nie? Nie ma szans. Musiałbym... No jak to sobie przesunę, to nikt mi tego potem za mnie nie przesunie, jak będę na dole. Ale tam jest właśnie... A tylko pytanie, czy tam są wichry, czy tam jest brama, do której ja muszę te wichry dostarczyć, bo to jest też... taka kwestia. No bo tu nic, nie? To... nie. On musi być zasilony po prostu. No ja mogę sobie tu wejść. Ale nie przeskoczę dalej i nikt mi tego nie przesunie za mnie. Jak ja se sam nie przesunę, to nikt nie przesunie. Chyba, że tak bardziej na środku musiałbym to ustawić. To jest chyba bardziej prawdopodobne i tak też spróbujemy zrobić. Bo jakiś tam ten dystans przeskakując jestem w stanie pokonać. Tylko pytanie, czy mogę się zatrzymać kiedy chcę? Dobra, no mogę tak sobie troszeczkę to... O, spróbujmy coś takiego. Jest mniej więcej porówno. No i Kratos raczej powinien doskoczyć. Jeśli jest opcja, żeby tam... Jeśli jest opcja skoku, to Kratos... ten skok na pewno wykona. Uwaga! Hop! Dobrze! I w drugą! Hop! Pięknie. Dobra. I stąd się zabiera, czy tu trzeba przynieść? Tu trzeba przynieść. Dobra. Ale to też już mam drogę. Mam już drogę do tego miejsca. No dobra, no to musimy iść w takim razie śladem tych wichrów. Tu jest jeden i to jest ostatni, który ja będę musiał przetransportować. To jest ten sam cały czas. Tu jest jeden, który też jest kolejnym jakby przystankiem. Tu się coś zepsuło w ogóle.
No i pytanie, gdzie jest źródło tego wichra? Już zaskoczyć nie zaskoczę, dobra. Gdzie my mamy źródełko? Tam się coś dzieje, dobra. Tam, czyli tu, okej. No to mamy źródło wichrów. Więc zabieram, 10 sekund, tiru riru. Dobra, wrzucamy to tu. No i teraz tak, stąd muszę zabrać i położyć tam pod nami, chyba że gdzieś tu jest jeszcze jakaś dodatkowa miejscówka, ale nie ma. Dobra, no to bierzemy. To tak, którędy się tam biegnie. Tu nie zaskoczę, nie? Skrótu sobie nie zrobię, nie? Muszę być tamtędy, dobra. To maksymalnie. Dobrze, zabieramy i lecimy. No i to jest za daleko, dobra, 3, 2, 1, ale ja tam nie dobiegnę w tym czasie. Tutaj? No może, może tutaj będę w stanie dobiec? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Kurde, kusi mnie ten live, rzeczywiście. Bo dużo jest właśnie takiego bardzo chaotycznego biegania. Które na odcinek niekoniecznie, a jakbym sobie mógł z wami pogadać, to byłoby trochę lepiej. 3, 2, 1, no nie. No sprintuję jak mogę i nie jestem w stanie tam dobiec, więc czyżby miało być gdzieś jeszcze po drodze? Albo tu gdzieś jestem w stanie sięgnąć? No nie, za daleko jest. To jest cały czas... Z każdego miejsca za daleko, a nic tu więcej nie wymyślę. W sensie, no to jest, tu jest opcja, tam się da wejść w ogóle jakoś, ale jak bym mógł tam wejść? Tu już mi nic absolutnie nie, co ja z tym mogę zrobić? Może z tym jeszcze coś jest? Jest. Nie wydaje się. O, czekajcie. Czy ja dam radę to tam zepchnąć po prostu? Żeby to spadło? Chyba tak. Hahaha! 400 IQ. No teraz to jest inna rozmowa. W ogóle, Atreusie, czemu nie jesteś pod wrażeniem moich wichrów Hel? Czy coś... Czy był zachwycony, bo nie pamiętam teraz, czy coś... komentował, czy nie. I co my tu mamy? Twarze magii, maska 7 z 9. O, jak ja to wszystko poznajduję, jak ja to wszystko sprzedam, ale będę miał pieniędzy. Obrzydliwie dużo. Ale sobie poulepszamy rzeczy. Dobra, i bierzemy stąd i... No i lecimy już chyba tam, nie? Tylko też, kurde, daleka droga dosyć. Żeby się tam... A nie, tu było jeszcze. Tu po wspięciu się jest. No, a dobra, to spoko. W sensie nawet się chyba nie będę musiał wspinać. Dokładnie. No dobra, no liczę na jakieś, kurde... Dobre fanty. Bo jak to nie będą dobre fanty, to ja się nie bawię w takie rzeczy. Mm-hmm. Szybki runiczny do ostrzy widzę. Szał furii. Wow, ile damage'a. Obrażenia podpalenia. Dobrze, dawaj, biorę to. Ej, bo ja chyba nie zrobiłem jednej rzeczy pomiędzy odcinkami. Ja sobie nie poulepszałem tych rzeczy. W sensie to są raczej umiejętności, z których ja chcę korzystać. To co mam teraz i te trzy
dupnięcia. Bo tu raczej no nic więcej mi nie... No, nic więcej mi nie pasuje na tyle, żebym chciał z tego korzystać. Te są fajne i przecież ja mogę je poulepszać jeszcze. To mi umknęło. Zwiększ liczbę obrotów przytrzymując i niewielka trąba i później mamy jeszcze bardziej zwiększa liczbę obrotów, dodatkowo zwiększa rozmiary siły efektu trąby wokół Kratosa. No kurde. No to to będzie idealne. Dawaj, robimy. Ulepszamy sobie to na maksa i ulepszamy sobie to. A tu wielokrotne wciskanie zwiększa liczbę grzmotnięć. Aha, i to jest jedyny upgrade. No to nie wiem, tu się jeszcze zastanowię, ale z tego korzystam zdecydowanie częściej, więc... Więc to sobie zostawimy. No dobra, to chyba tutaj... A nie, zaraz, bo tam jest jeszcze jedna zepsuta misa z piachem. I... Ale czy... co ja mogę z nią zrobić? Mogę coś z nią zrobić? Nie, zostawmy ją na razie, nie będę tutaj za bardzo... za dużo czasu na to poświęcał. Weźmiemy sobie fast travel i jak teraz mogę podróżować dosłownie już w każdą stronę zewsząd. Znaczy, tak się domyślam, że tak to działa, że mogę sobie teraz wybrać... Znaczy, wejść tutaj i przejść... gdzie mi się podoba, albo ewentualnie przejść do świątyni i ze świątyni mogę przejść, gdzie mi się podoba, nie wiem, zaraz zobaczymy. Tylko gdzie tu była ta? Ta brama, bo gdzieś tu jest, nie? W tym miejscu, czy nie ma jej tutaj? Jeszcze nie mogę się tam udać, a czemu? Czemu nie mogę się tam... No nie wiem, dobra, nieważne. Spotka się z Brockiem przy kopalniach Lancur. Dobra, przejdź do dziennika. No ja bym się spotkał z nim przy kopalniach, tylko jak się tam dostać do tych kopalni? Dobra, wsiądźmy na łódkę, pewnie zaraz wypłyniemy na ten, na Jezioro 9 i tam się porozglądamy i może tam do czegoś dojdziemy, jak sobie ruszyć w dalszy eksport, bo przyznam się, no są miejscówki, do których nie mam pojęcia, jak się dostać. Żeby gdzieśkolwiek dalej popłynąć. Parę questów nam też wpadło. Mamy kolejny od Sindriego i kolejny od Brocka. W sensie, no, kontynuacja tego samego. A jeszcze niczej. No tak, bo ktoś tam, Mimir w którymś momencie mówił, że ktoś gada z wężem i on się chyba jeszcze bardziej podniósł. Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. No. Aha, bo no tu... No i jest brama! Nie, coś nie tak. O. Dlaczego? Wsiadaj, wyciągnę ją. No chyba nie jestem zblokowany fabularnie, nie? Nie czujesz się lepiej? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę... urodziłem się Bogiem. I ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Czy mogę zmienić się w zwierzę? Czy
możesz zmienić się. Nie. Nie, nie wydaje mi się. Jestem bogiem. Mama wiedziała? Też była boginią? Nie. Była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie bogiem bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz. Ale z czasem dowiemy się. Mimir? Coś na ten temat? A, dobra, dlatego mi... Mógłbym zmienić się w wilka. Nie pozwolił fast travelować. Możesz mnie zaskoczyć. To dlatego słyszę czasem głosy. Bo była ważna scena tutaj. Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu. Więc widziałeś od początku. Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Kto jeszcze wiedział, że jestem bogiem? Na pewno Freja, Wrok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej? Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do Skarbca Tyra, prawda? No oczywiście, że nie. Bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Szybko załapałeś. Co chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. O, nie, no dobra, jak mamy przyzwolenie od samego Kratosa, że robimy eksport, to robimy eksport, moi drodzy, tylko ja tu widzę jeszcze... No właśnie, widzę parę rzeczy. Do zgarnięcia jeszcze na samej łódce. Tu mamy jeszcze to, nie wiem co to jest. Ostatnio to w Alfheimie chyba widzieliśmy. Ale jak Freja trafiła do lasu? Wow! Oj, to było szczególne okrucieństwo, nawet jak na Odyna. Jakby małżeństwo z Odynem było zbyt małą karą. Odyn nie zasługiwał na kogoś. Fajnie. Freja godziła się na wszelkie poniżenia, byle tylko utrzymać pokój i zagwarantować bezpieczeństwo swego ludu. W końcu nie była w stanie znieść spaczenia swej magii przez szaleństwa i tyranii. I zakończyła małżeństwo. Gniew Odyna był olbrzymi, a klątwy, które na nią rzucił, przerażały nawet ją. Ale jej magia była o wiele silniejsza. Po takim czasie znał jej wszystkie słabości i wykorzystał je, by stworzyć tak silne klątwy, że nie mogła ich przełamać. A, i uwięził ją w Midgardzie. Co najgorsze, okradł ją z duszy wojowniczki. Freja nie jest w stanie walczyć, nawet by się bronić. Nie może skrzywdzić żadnej żywej istoty, ni bronią, ni zaklęciem. W takim świecie jak ten, co jej zostało poza życiem w odosobnieniu? Biedna Freja. Na jej miejscu też naplułbym ci w twarz. Ano, chłopcze. Ja też. No. Proszę, Mimir też przeżywa tutaj swego rodzaju odkupienie w naszej podróży. Tylko srebro, myślę, że artefakto jakiś. Co, nie pojadymy na górę? Ja tu muszę coś odblokować, coś zrobić? Kurde, miał być eksplorer, ja nie wiem co robić, no. Dobra, no nie pojedziemy, ewidentnie nie pojedziemy na górę. Dobra, no to chociaż jeszcze jakąś jedną miejscówkę zwiedzimy i chyba zrobimy tego live'a. Postaram się zrobić dłuższego i zrobimy połowę Fallouta i połowę God of War'a. A może samego God of War'a? Nie no, już zaprosiłem ludzi na Fallout. Si.
To jest to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, że mam talent do blokowania samego siebie. O, tam widzę jakąś dłuższą zagadkę do zrobienia, jakąś szczelinkę. No tu też, niby możemy sobie tutaj wyskoczyć, ale czy dam radę to sprowadzić na dół? Też mi się wydaje, że nie, że chyba nie ma tutaj kołowrotka. W ogóle jakieś dziwne znaki są na tych... A nie, tu jest kołowrotek. Tam po prostu winda była na górze. Dobra, no to zobaczmy. Ja nie wiem, gdzie już byłem, a gdzie nie byłem, więc też pewnie parę miejscówek będę tutaj powtarzał. No ale zobaczymy. Dobra, jest szczelinka. Czyli jest niezrobiona. Ale dobra, czyli chyba kojarzę. Chyba tu byłem i ona okazała się za trudna. Paleniska Tyra. Symbol światła, które łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run? Jak teraz o tym myślę, to nie. A co? Coś mamy z tym zrobić? Potrzeba innego szyfru niż mamy. Co? Jeszcze mam czegoś szukać. Dobra, sprawdzamy. Dobra, niewiele tutaj tym zdziałamy. Nie, wyciągnij broń. I powoli, dawaj te kruczyska. No, nawet. Dobra, ja mogę blokować te ataki. Dobra, tego nie ulepszyłem, szkoda, może mogłem. Ajajajajajaj, ale mnie zaskoczył, skubany. No kurde, czemu ja tak... dziwnie atakuję. W sensie... nie mogę normalnego komboska sobie zrobić. Dobra, ja was nie chcę mieć dwóch naraz. A teraz, nie wiem co, ale teraz. I jedziemy! Niewiele im to robi, niestety, ale... no jest na pewno... o, gdzie jesteś? Jest na pewno lepiej niż było wtedy. Za pierwszym razem, jak tu przybyliśmy, to pamiętam. Wtedy obskoczyłem bardzo ładnie. Pierdol. A teraz nawet poszło. No są, ale stanowią przyjemne wyzwanie po prostu. Dawaj skarby. Co mamy? Pył światów? To jest. Dobra, czyli rozumiem z tymi paleniskami. Musimy wrócić z szyfrem. Aha, nic na razie nie zrobimy. Dobra. I teraz pytanie. Mam to. I no i pidolo, mogę sobie się teraz przenieść, gdzie mi się żywnie podoba. Dobra, okej. To chciałem wiedzieć. Nawet możemy wrócić do dzikiego lasu, rzecznej przełęczy, absolutnie wszędzie, gdzie już byliśmy, możemy sobie się wrócić. Anatomia nadziei, znajdź kości gulwik, a tu jest co? Znajdź sposób na otwarcie kraty, sprawy rodziny. A jak tam dotrzeć w ogóle? Jakoś tędy pewnie wpłynąć albo coś, nie wiadomo. No dobra, fajnie. Jak tam z czasem? 38 minut. No to ja bym spróbował tam. Jakoś się dostać. Tu widzę, że możemy przybić i jakoś tam wleźć na górę. Nie wiem, czy tu możemy pozjeżdżać w jedną i drugą na tych linach? Ciekawa. Ciekawa sprawa, zobaczymy sobie, zbadamy, kto wie. Dobra, no ten kręciołek jest całkiem spoko. Jego bym sobie zostawił, w sensie im niewiele robił, tak naprawdę. Więc może on jest bardziej na słabszych przeciwników. Niż na takich dryblasów ze szczeliny. Ale nie negujmy na razie, zostawmy. Zostawmy, tym bardziej, że ulepszyłem, wydałem pieniądze, więc... o, shit. No dobra, trudno. No i gdzie uciekasz? Łoty! No kurde, zdzieliła mnie kijem i tyle.
A czy ja mogę ją sobie... Nie, nie mogę. Są dwie? A, no są dwie. Dobra, to daj je tym. Dawaj je krukami. Kurde, no tego dziadostwa nie znoszę, nie wiem co z tym robić, nie wiem jak z tym walczyć, nie mam... Nie mam pojęcia. Ale mi się szybko runa odnowiła, no ale niestety no ona... równie szybko unika moich ataków, dobra, może tym? O! No i co z tego, że... Co z tego, że skontrowałem? Jak ona unika moich ataków. Dobra, weno ją ogłusz. To wtedy idzie dużo lepiej. Dobra. A my już widzę, że możemy to sobie wysadzić. To też by można było wysadzić, ale jak to będziemy mogli wysadzić? Coś na to... zrzucić? Niekoniecznie. Ostrza chaosu raczej też nie działają w ten sposób. Żebym sobie mógł to psuć. No to możemy na pewno, nie? Ej, ja w to mam rzucić? Ej, w tym. Nie? Lewiotanem? Lewiotanem, no. No bo tego nie ma jak wysadzić. To, o! Chyba, że gdzieś... z tyłu? No niby tak. Czy ja muszę znaleźć odpowiednią perspektywę? Otóż to. Dobra, myślałem, że będzie można coś zrzucić albo coś, ale chyba nie było takiej sytuacji nigdy w grze, że materiał wybuchowy musiałbym przenieść do miejsca, gdzie on miałby zadziałać. Dobra, możemy lecieć dalej. W takim razie... przyznać, że eksploracja tutaj jest bardzo fajnie zrobiona. Fakt tego stopniowego odblokowywania się uzasadniony fabularnie. Bo kurna, wąż leży w wodzie i przez to nie można nigdzie dopłynąć. A, trzeba zniszczyć. A nie zamrozić. No i proszę, ile fantów i skrzyneczek. Bardzo fajnie, dobra, coś tu jeszcze? Coś gdzieś wisi? Nie. To ciśniemy. A najwyżej sobie przedłużymy troszeczkę ten odcinek. Nic się nie stanie, prawda? Cyk. Dobra, no i ja chcę tam. O, tu też chcę w sumie. Chcę w bardzo wiele miejsc. Okej. A, tu kiedyś można było łódką przypłynąć. Spoko. Też fajnie pokazane. A to byliśmy. No tu byliśmy. Ale tutaj widzę, są jeszcze rzeczy do zrobienia. Bo tam majaczy skrzynka na górze na przykład. Aha, tu mogę sobie zjechać. To mogę zniszczyć. To mogę zniszczyć. Ale ja jakbym to przegapił, z tym sobie poszedł po prostu. I cóż to? Wybuchowe ogniste rękojeści. Rękojeść ostrzy. Niewielka szansa na wywołanie ognistej eksplozji, która przy każdym trafieniu ostrzami zadaje obrażenia od ognia. A mam dar siły. Nie no, dawaj. To jest no-brainer akurat. Aha, bo tutaj to wysadziłem i teraz... O, jestem w stanie wejść na górę. No i kurde, jak ja to lubię. W Tomb Raiderze też mi się właśnie przez to podobała eksploracja, że nie wszystko było od razu. Część rzeczy było, o, tu kiedyś przyjdę i sobie to zdobędę. I potem właśnie w miarę zdobywania sprzętu trzeba było...
wracać do lokacji. Dobra, to mogę rzucać. Niby tak, ale nic się nie dzieje. Dobra, zostawimy to sobie na razie. W to mogę rzucać. I co mi to dało? Nowy okaz do kolekcji. Artefakcik, 7 z 9. No to mogę rzucać? O, proszę bardzo, rzuciłem. No i teraz mogę jeszcze... O kurde, serio? Szczelina i tak mało miejsca do walki? No chyba, że to będzie szczelina tylko i wyłącznie z nagrodą za rozwiązanie zagadki. Bo taka też już kiedyś była. W sensie nie było zagadki, po prostu była szczelina z fantem i nic więcej. Dobra, zjeżdżamy tutaj. Najwyżej sobie później wrócę. Ale tu są skrzyneczki i one mnie wołają, więc... Kim żebym był, gdybym na to wezwanie nie odpowiedział. Tam kolejny nektar, tam kolejny nektar. Kurde, one zwiększają na stałe te statystyki, no to... To ja poproszę. Co my tu mamy? Tchnienie tyra, rękojeść topora. Niewielka szansa na wywołanie eksplozji mrozu przy każdym trafieniu toporem. O, to może sobie zamienimy wreszcie coś. Siła runy szczęścia. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie negujemy. Dobra, hyt z powrotem. Stąd przyszedłem. Tam szczelinka. Tak, to chyba będzie z nagrodą, bo szczelina, z której wylezą potwory, trochę inaczej wygląda. Chyba, tak mi się wydaje. No dobra, co z tym? Aha, tam jest, dobra. Ukryta beczuszka. Myślałem, że gdzieś z tyłu trzeba będzie zajrzeć albo coś. Ale nie, dużo twardej stali. Ale dobrze, bo to jest dość potrzebne. Dobra, no to co, wracamy na górę znowu. I spróbujemy coś tutaj podziałać z tymi... Z tymi platformami. No ta już by była. Chyba, że... Co ja tu mogę robić z nimi? Mogę ją jeszcze bardziej opuścić. O, i teraz sobie zjechać, no właśnie. Bo te liny mi dały do myślenia, że musiałbym to tak pokombinować z wysokością, żeby móc zjeżdżać od jednej do drugiej. Gdzie ta szczelina? Halo, szczelinko? Pode mną kawałek? Co ja bym musiał zrobić, żeby się do niej dostać? No jest pode mną, musiałbym to troszeczkę obniżyć, ale jak to? One chyba nawzajem... No nie, one nawzajem nie działają. W sensie jedno nie... Co? No wiem. Co? Czy coś chcesz mi powiedzieć, pokazać, podpowiedzieć? Nie. Tak myślałem. Chyba nie jestem... A, dobra, jestem w stanie, nieważne. Nie wiem, czy tak to trzeba było zrobić? Ja to tak zrobiłem. Dobra, zjedziemy tą? Zjedziemy, tylko co potem? Aha, i potem sobie podwyższę tą i obniżę tamtą, dobra. No to jedziemy. Stryk, czy coś stąd, gdzieś przeskoczyć, gdzieś przejść, coś znaleźć? Chyba nie. Dobra, teraz tam musi zjechać w dół. O Jezu, to poleciał w ogóle. Dobra. I aha, i tam musi pojechać w górę, żebyśmy mogli sobie przeskoczyć tam. Dobra. Tu po tych nie mogę pochodzić. Chyba nie. Chyba o to chodziło. To dokąd mnie to zaprowadzi? No ja tu liczę na jakieś fajne fanty. Jakiś karabin maszynowy albo coś takiego. Jak już mówiliśmy o Tomb Raiderze. Kolejna szczelinka. Ja nie wiem, czy my zdążymy kolejną szczelinkę. Nie, ten frajer, no dobra. On jest lodowy? Możemy spróbować na niego oszczami.
On może być kurna nawet cukierkowy, ale ma 7 poziom. No uważam! Co myślisz, że robię? Nie do skontrowania. Dzięki, no chciałbym. Myślałeś o odwrocie taktycznym? Uwaga, ojcze! O nie! Ja już zacząłem wykonywać atak. A tu on mnie, kurna, ten... Dobra, no dałem się tam bezsensownie oklepać kilka razy na początku. Unikałem ataków do skontrowania i kontrowałem ataki nie do skontrowania. Pomyliłem się, no. Dobra, kilka darmowych ciosów. Od tego uciekam. Nie wiem, co mu robi większy damage. Chyba topór jednak mimo wszystko. No właśnie. Dobra, dawaj, Drakuli. Dobra, on ma w dupie to. On ma w dupie ten mój atak. A, bo chcę coś zrobić, ale zapomniałem, jak to się robi. Na szczęście cały czas pamiętam, jak się umiera. W bardzo głupi sposób, głupszy jeszcze niż poprzedni. Dobra, czyli mój kręciołek nie robi na nim absolutnie żadnego wrażenia, w sensie nie stunuje go ani nic z tych rzeczy. O, może ten runiczny atak z ostrzy, może to. No te ostrze co prawda, no one są na niskim poziomie, więc one nie będą jakichś niesamowitych rzeczy mu robić, ale no, myślę, że możemy spróbować najpierw sobie tym powymachiwać i coś mu tu spróbować zrobić. No tylko właśnie o, to jest... To jest to, że on się zdaje bardzo niewzruszony na rzeczy, które chcę mu zrobić. Widzicie? Nic mu nie przerywam, a on mi zadaje potężny dymyć, więc raczej runiczne ataki tutaj trochę bez sensu. Kruków nie puściłeś. O, teraz! Łapaj go, łapaj, bo nie wiem, jak wygląda w sumie wykończenie tego frajera. Aha. Razem jesteście nie do pokonania. No dobra. No tak, bo on ma pancerz. To przez to jest w sumie niewrażliwy. Dopiero jak mu pancerz zejdzie, to można go... A, dobra, zapomniałem. No, kurwa. Dobra, tu zejdziemy... Gdzie? Nie wiadomo. Dowiemy się w następnym odcinku albo na live'u. Nadal nie wiem, co z tym zrobić jeszcze. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hejpa.